W ostatnich latach z większym entuzjazmem spotykają się u mnie zapowiedzi Gier Indie niż tych, które próbują osiągnąć podobny efekt milionami zainwestowanymi w marketing, i póki co niewiele wskazuje na to, by coś w tej kwestii się zmieniło. Drogie produkcje mają wykalkulowany poziom zaangażowania u gracza, kategorie aktywności, listę wymogów gatunków wzbogaconą o aktualne trendy, a oferowana przez nie zawartość musi nadawać się dla osoby na mentalnym poziomie 13-latka. Wielkie inwestycje wymagają wielkich zwrotów i jeszcze większych zysków, dlatego są bezpieczne, a przez to nudne. Co gorsze, pomimo ogromnych budżetów regularnie dostajemy tytuły, które wstyd pokazać nawet w early accessie. Niestety po takich sytuacjach wydawcy uczą się tylko tego, jak ważny w produkcji gier jest marketing, odpowiedni dobór recenzentów i sprzedaż fizycznych gadżetów po absurdalnie zawyżonych cenach. Pomimo swojej miałkości i nieofensywnych treści, wielkie produkcje wywołują wokół siebie sporo kwasu. Batalie o to, jaką cyferkę w wyimaginowanej skali powinna dostać gra, i o to, który tytuł zasługuje na miano arcydzieła czy gry roku, toczą się od zawsze, a przynajmniej od wejścia gamingu do mainstreamu i popularyzacji internetu. Chwalenie lub krytykowanie odpowiednich produkcji może zakończyć się internetowym linczem. Jednak jeśli jesteś w uprzywilejowanej grupie, potem następuje wskazywanie palcem i demonizacja tej części społeczności, która mniej lub bardziej jest za tą napaść odpowiedzialna. First time. Mam wrażenie, że tego potencjału zupełnie nie dostrzegają producenci programów reality show, gdy ich własne produkcje dochodzą do punktu, w którym zmuszają losową dwójkę ludzi do przeżycia w dziczy, na start nie pozostawiając im nawet ubrań. A wystarczyłoby zebrać od kilku do kilkunastu fanów Sony, zamknąć ich w pokoju wypełnionym zepsutymi PlayStation i z tylko jednym działającym Xboxem. Lub odwrotnie, fanboyizm działa z każdej strony. Jednak praktycznie żadnych emocji nie wywołobym mówiąc, że Valheim jest gówniany. Albo, że Stardew Valley to infantylna pikseloza dla dzieci. Możliwe dlatego że te i im podobne tytuły zapracowały na swoją opinię, a nie kupiły jej za pieniądze z marketingu. Wspominam o tym, gdyż niedawno pojawił się V-Rising. I nie, to nie jest dziwny segway, który miałby promować lek na potencję dla mężczyzn, ani mówić o nowo powstałym ruchu feministek. V-Rising to indyk, który jest przykładnym przeciwieństwem korporacyjnych produkcji. I na rynku jest mniej więcej tym, czym byłoby zamówienie ulubionej kanapki u sześciolatka. Możesz być pewien, że pomiędzy dwoma suchymi gromkami chleba znajdziesz swoją, już bezwartościową, kolekcjonerską kartę do gry, pomidora, który zwiedził więcej podłogi niż twój pięcioletni mob, a także nieco już pogryzione klocki LEGO. Gra została stworzona przez studio, które na swój własny sposób podążało za trendami, wydając gry moba lub miksując je z popularnym trybem Battle Royale. Zapał do eksperymentowania widoczny jest również w ich najnowszej produkcji. Już od pierwszych chwil można zauważyć, że gramy w coś, co w sterowaniu i układzie skilli przypomina jedną z ich wcześniejszych gier. Jednak obecność craftingu i ludz przeciwników przekonuje, że może jednak gramy w tytuł z pogranicza MMO i Dungeon Crawlera. Gra jednak nie czeka, aż utwierdzą się w nas nowe przekonania, gdyż od razu pokazuje nam możliwość niszczenia otoczenia i pozyskiwania z niego surowców. Gdy jednak zbytnio pochłonie nas zajęcie demontażu, nastaje dzień. Wtedy dowiadujemy się, że wśród twórców są fani zabawy, podłoga jest lawą, gdy przy towarzyszącym nam dźwięku palonej skóry próbujemy dobiec do najbliższego cienia. Dopiero wtedy dociera do nas. Czym według deweloperów jest granie wampirem? Zwykle te nieumarłe istoty kojarzone są z siłą, szybkością, niezwykłą prezencją i nieustającym pragnieniem krwi. Przy wszystkich atrybutach wampira podatność na czosnek, święte symbole czy nawet światło słoneczne albo ogień sprawiają wrażenie drobnych niedogodności. A zatem do pokonania takiej istoty potrzebny by był naprawdę potężny przeciwnik, albo prawdziwy łowca. I tutaj Stanlock Studios mówi okej, okay, zdostawmy naturalnych wrogów wampira, ale zróbmy też tak, by wszystko inne było dla niego równie zabójcze. I faktycznie, dla świeżo przebudzonego wampira świat jest wyjątkowo nieprzyjazny. Na szczęście podczas stawiania pierwszych kroków bardzo pomocne są zadania pojawiające się w rogu ekranu. Za ich wykonanie nieumarłe uczy się kilku nowych sztuczek, które pozwolą mu przetrwać do kolejnej nocy. Budowanie w grze jest jednym z ważniejszych elementów, już nawet zwykła drewniana palisada będzie wystarczająca, by w miarę bezpiecznie ukryć surowce i planować dalszą ekspansję. A gdy już znajdziemy swój bezpieczny kąt na mapie, gra odkryje przed nami to, co jeszcze zapożyczyła sobie z innych gatunków. Choć nasza postać nie potrzebuje ani jeść, ani pić, jak to ma miejsce w innych survivalach, by funkcjonować będzie potrzebowała krwi. I tutaj twórcy w pełni wykorzystali dewizę Jesteś tym, co pijesz, bo jakość wypijanej krwi ma znaczenie. Każda żywa istota ma ustalony typ krwi, jaki posiada. Na przykład mieszkańcy wiosek i miast mają krew robotnika, która da nam bonus do wydobywania większej ilości surowca. Natomiast łucznicy mają krew łotrzyka, która wpływa na obrażenia krytyczne oraz uniki. Tutaj jednak krew krwi nie jest równa, gdyż napotkane postaci będą miały jej różne stężenie. Im większy procent, tym więcej pasywnych bonusów dostanie nasz wampir. Oczywiście, gdy przebywamy poza swoim sarkofagiem, krew powoli się zużywa. Wykorzystujemy ją też, gdy leczymy się po walce. Z tego względu szybko zmuszani jesteśmy, by wyruszyć na kolejne łowy. I tutaj gra oferuje nam element tamagotchi, gdyż możemy pojmać ofiarę, zamknąć ją w klatce, a następnie podpijać z niej zawsze, gdy będziemy potrzebowali akurat tego typu krwi. Jednak nie ma nic za darmo, gdyż będziemy musieli dbać o dobry stan psychiczny naszych więźniów. A to z kolei będziemy mogli osiągnąć dzięki mechanice łowienia ryb. W sensie, będziemy ich karmić, a nie wysyłać na ryby. W grze jest jeszcze krew typu V. Takich osobników możemy wytropić dzięki specjalnej kapliczce. Po jej użyciu krwiste smugi będą wskazywać nam kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Jak się można spodziewać, krew typu V posiadają bosowie. I tutaj dostajemy element solsowy. Pokonanie bossa da nam dodatkową umiejętność lub technologię, jednak walka nie polega na staniu twarzą w twarz i uderzaniu się na zmianę, czekając aż ktoś pierwszy padnie. Uniki i celnie wymierzone ciosy są jedynym sposobem, by zobaczyć przeciwnika na kolanach. Gra potrafi mocno frustrować, gdy po każdej porażce tracimy efekty wzmocnień oraz typ wypitej krwi, a boss leczy się do pełna. Dodatkowo złe planowanie w czasie może sprawić, że podczas pomyślniej przebiegającej walki nastanie dzień, co na otwartym polu, a takich nie brakuje, zmusi nas do ucieczki, a tym samym rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Zabijanie bossów jest kluczowe, gdyż w rising nie ma systemu EXPA. Naszą moc określa to, co aktualnie nosimy na sobie, również ciosy, jakie możemy wykonać, zależne są od typu i jakości noszonej broni. Część technologii można również poznać z książek, które wypadają w formie dropu lub lutu znalezionego w skrzyniach i domach. To rozwiązanie sprawdza się w V-Rising, jednak jeśli na początku gry znajdziemy broń silniejszego gracza w ruinach jego zamku albo otrzymamy ją od niego, jesteśmy w stanie podciągnąć się w technologii na tyle szybko, że stracimy sporo wrażeń z początkowej rozgrywki. Osobiście uważam, że na pierwszy raz warto zacząć od zera bez pomocy lepiej rozwiniętych graczy. Jest z tym pewna przyjemność, gdy widzimy jak nasza mała drewniana zagroda powoli przemienia się w imponujące zamczysko. Przyznam, że nie grałem na serwerach PvP, szkoda mi czasu poświęconego na budowanie posiadłości tylko po to, by ktoś mi ją później rozwalił. Wystarczy, że na serwerach PvE sporo graczy próbuje ukraść ci wszystko, czego nie odgrodzisz murami swojego zamku. Stawianie umocnień ma swoją dodatkową mechanikę. Piece, stacje alchemiczne, a nawet klatki z więźniami otrzymują dodatkowe premie, jeśli zbudujemy dla nich odpowiednie pomieszczenia. Jeśli będziemy mieć taki kaprys, możemy zdecydować, że właściciel okazałego zamku nie powinien brudzić sobie rąk. Wtedy V-Rising przedstawia nam tryb strategiczny, w którym pojmanych więźniów możemy przekonwertować na sługi. Tych z kolei możemy wysyłać z tajnymi misjami, z których po kilku lub kilkunastu godzinach przyniosą nam wybrane surowce. By wypełnić nasze idlowe doświadczenia, V-Rising zaoferuje nam pozycję ogrodnika. Wybór w zakładce budowania elementów ogrodu jest na tyle duży, że brakować nam będzie już tylko wesołej muzyczki z Simsów i dźwięków wydawanych Simoleonów. V-Rising sprawia wrażenie jakby było tworzone przez grupę graczy, która zebrała się przy piwie, by powymyślać co fajnego mogłoby się jeszcze znaleźć w takim tytule. Każda aktywność związana jest z rozwojem naszego bohatera. Wiele mechanik ma przynajmniej jedną dodatkową warstwę usprawiedliwiającą jej istnienie. Nawet wierzchowce mają swoje statystyki, a także czas życia, który możemy wydłużać bukłakami z wodą. Nie znajdziemy tutaj zbędnych wydłużaczy rozgrywki, zbierania piórek, fragmentów dzienników czy innych nie wpływających na nasz progres dodatków. Gra nie próbuje nas przekonać do siebie na siłę, ale też nie pozostawia gracza samego, by sobie wymyślił coś ciekawego do roboty. Pozornie chaotyczny zlepek rozwiązań z różnych tytułów okazuje się dobrze przemyślonym środowiskiem, w którym mamy okazję poznać tę cięższą stronę egzystencji wampira. Szkoda tylko, że samo studio do końca nie było przekonane o słuszności własnego podejścia, o czym mogą świadczyć dwa DLC, które wyszły wraz z grą. Zakładam, że zawartość tych dodatków i ich cena wyglądałaby inaczej, gdyby wiedzieli, że uda im się sprzedać ponad milion kopii gry. Na szczęście są to tylko elementy wizualne. Moje pierwsze półtorej godziny z v Rising zakończyło się na chęci zrobienia refonda na Steamie. Przy drugim podejściu wykonywałem zadania i doszedłem do budowania kamiennych struktur. Szczerze, już dawno w grze nie zasiedziałem się do trzeciej nad dronem. Niemniej jednak to dość specyficzny tytuł. Dla fanów survivali typu Conan Exiles, jest to pozycja godna polecenia i zdecydowanie warta swojej ceny. Biorąc pod uwagę gry, które wyszły w tym roku, mogę śmiało powiedzieć, że. to. najlepsza gra, w jaką grałem do tej pory. Hej, to jeszcze ja na chwilę. Nie zapomnij ocenić ten film, dając górne lajki, dolne lajki, prawe, lewe, wszystkie lajki, jak tylko możesz dać. Jeśli masz uwagi do filmu, zapraszam Cię do sekcji komentarzy. Do zobaczenia przy następnym filmie. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy nie pomogą nam go zmieniać. Sprawiają wrażenie dorobnych. Nie do, dorobnych. Szani jesteśmy, by wyruszyć na kolejne. No, Niemniej jednak, to dość specyficzny tytuł. Jak się można spodziewać krep... krep typu. Jak się można spodziewać, kryptyp, kryptypu... typu. Batalie o to, jaką cyferkę w imię. Iny... W... Nie mogę tego powiedzieć.